Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji żyrardowskiej. Umowy na przekazanie dotacji celowych ze środków budżetu miasta Żyrardowa oraz dotacji pozyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 podpisano 30 sierpnia w Resursie. Środki finansowe trafią do 5 rodzinnych ogródków działkowych. Tak, rzeczywiście może nie są to ogromne pieniądze, tak? To nie są dziesiątki milionów czy nawet miliony złotych, ale w tym przypadku mówimy przecież o też takich niedużych inwestycjach, bardzo ważnych dla samych posiadaczy tych ogrodów działkowych. I rzeczywiście wielka przyjemność z mojej strony, że po raz kolejny mogę podpisywać te umowy z działkowcami w Żyrardowie, właśnie w ramach tego Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców, bo przecież to wszystko stanowi jedną całość. Jako miasto przecież realizujemy ogromne projekty z bardzo dużym dofinansowaniem, o dużej wartości rzędu, gdybyśmy to podliczyli dzisiaj, to już kilkudziesięciu milionów złotych w ramach poprawy jakości życia mieszkańców. Chodzi tutaj o rewaloryzację tej naszej zieleni miejskiej. A przecież ogrody działkowe są znaczącym elementem tego systemu, tego ekosystemu, nawet bym powiedział tutaj w Żyrardowie. I każda możliwość wsparcia naszych działkowców dla mnie jest kapitalną sprawą, o ogromnym znaczeniu, bez względu na to, jaką kwotę tam przeznaczamy. Jeżeli chodzi o środki, które dostaliśmy, dla nas są bardzo ważne, dlatego że chcemy przeznaczyć je na budowę parkingu przy bramie ogrodowej, który pozwoli nam na to, żeby samochody nie stawały na alejkach, żeby nie wjeżdżały na teren ogrodu dalej, żeby nie psuły się nasze drogi, tylko przy bramie będzie parking, gdzie będą mogły parkować działkowicze, którzy przyjeżdżają, oczywiście goście też, bo też są organizowane jakieś imprezy, jakieś grille, więc tych samochodów jest coraz więcej i tutaj chcemy zrobić parking właśnie, żeby służył. Ponad 300 tysięcy złotych będzie kosztować żyrardowski pump track. Powstanie on przy ekoparku. 30 sierpnia prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wbił symbolicznie łopatę w miejscu, gdzie inwestycja jest realizowana. Jeszcze w tym roku nasza młodzież, nasze dzieci będą dyskontować to dobro, ale tak naprawdę zawsze staram się podkreślać jedną rzecz. Szanowni Państwo, wiek to tylko liczba, a w związku z tym tu nie ma ograniczeń wiekowych i nie będzie ograniczeń wiekowych przy korzystaniu z tego pump tracka. Każdy będzie mógł z tego skorzystać. Jako ciekawostkę powiem, ostatnio nad Zalewem Żardowskim, kiedy były zawody pod patronatem moim i Żardowskiego Towarzystwa Cyklistów, najstarszy zawodnik miał 91 lat. O czym to świadczy? Że ta infrastruktura dedykowana jest wszystkim. Aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że jest to długo wyczekiwany projekt właśnie przez dzieci i młodzież. Powstanie tutaj taki tor do jazdy na rowerze, na rolkach, na hulajnogach, tak? Który będzie mógł właśnie służyć do wszystkim, tak? Bo skatepark, no to dobry skatepark, to już jest infrastruktura, która wymaga wykazania się pewną umiejętnością. Natomiast wybudowany pump track będzie mógł służyć przede wszystkim szerszej grupie odbiorców. Aczkolwiek ja nie twierdzę, że on nie wymaga tutaj żadnych umiejętności. Myślę, że to jest dobra inwestycja w takim okresie przejściowym w oczekiwaniu na kolejną porządną rzecz w Żyrardowie, czyli z prawdziwego zdarzenia skatepark. Tutaj mamy kwotę dofinansowania maksymalną uzyskaną od Zarządu Województwa Mazowieckiego. Za co bardzo dziękuję, to jest 200 tysięcy, a całość będzie kosztowała nas ponad 300 tysięcy, więc z wiadomych względów tę resztę zabezpiecza miasto w budżecie swoim. Termin jest dosyć krótki, mam nadzieję, że nie pokrzyżuje tutaj naszych planów pogoda i jeszcze w tym roku z końcem października, a może nawet i wcześniej, będziemy mogli tutaj zorganizować być może pierwsze zawody na tym pump tracku.
Myślę tutaj jeszcze o dorobieniu pewnych elementów, tak jak oświetlenie czy ogrodzenie, ale to nam wyjdzie na etapie realizacji tej inwestycji, co tu jeszcze potrzeba. Niewątpliwie zmieni się tutaj też ta przestrzeń publiczna, bo znajdujemy się w miejscu, gdzie do tej pory bazowały na przykład cyrki, ale chyba tak jak się rozglądam, to jeszcze miejsca na cyrk też wystarczy. Generalnie cieszę się, że powstanie ta infrastruktura tak stosunkowo szybko. 31 sierpnia prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył nauczycielkom miejskich szkół akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość miała miejsce w zabytkowych wnętrzach Resursy. Tak, to jest bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi o oświatę żelardowską, bo pokazujemy w ten sposób, że poziom nauczania, dzięki temu, że właśnie dzisiaj miałem wręczyć akty nominowania dla tej grupy nauczycieli żelardowskich, poziom nauczania rośnie. To ma znaczenie przede wszystkim ze względu na uczniów, w jakim stopniu zostaną te dzieci wykształcone, w jakim stopniu przekazana im zostanie wiedza. Im większy stopień, że tak powiem, wtajemniczenia, tak, jeśli chodzi o naszych pedagogów, tym zakładane wyniki coraz większe. I na to, szczerze powiem, bardzo liczę. Gratuluję tego awansu wszystkim dzisiaj paniom, które zostały mianowane. I cóż mogę powiedzieć, rok szkolny się zaczyna. Życzę, aby ten awans przełożył się właśnie na te wyniki wobec podopiecznych, wobec wychowanków, wobec uczniów żelardowskich szkół. Wielkim zaszczytem oczywiście przyjmujemy tutaj kolejną grupę nauczycieli, którzy przeszli kolejny egzamin, otrzymali już akty nadania od prezydenta, są nauczycielami mianowanymi. Na pewno przyczyniła się do tego ich ciężka praca, wkład pedagogiczny, rozwój również osobisty, kształcenie, doskonalenie, także żeby uzyskać taki stopień, no, trzeba przejść przez okres stażu i na pewno być bardzo zaangażowanym w pracę pedagogiczną. 5 osób, bo same panie w tym roku przystępowały. Mamy w tym gronie matematyka, mamy również psychologa, nauczyciela bibliotekarza i dwóch nauczycieli współorganizujących kształcenie. Najlepsi z najlepszych zebrali się w Resursie 31 sierpnia. Prawie 40 uczniów ubiegłorocznych klas 8, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w nauce, otrzymali podziękowania oraz dyplomy od żelardowskich władz. Niebywała okazja, niebywała przyjemność dla mnie pogratulować najlepszym absolwentom szkół podstawowych w Żelardowie, czyli ósmoklasistom. W zasadzie to jest już nowy etap, jeśli chodzi o naukę u tych wspaniałych młodych ludzi. A dzisiejsza uroczystość była podsumowaniem tych 8 lat nauki spędzonych w szkole podstawowej. W każdej ze szkół żelardowskich, jeśli chodzi o podstawówki, mamy, jak widać, wybitnie utalentowaną młodzież. Młodzież, która chce się uczyć, która widzi sens w pojmowaniu tej nauki, w przyswajaniu sobie tej wiedzy. Dziękuję serdecznie. Przede wszystkim właśnie tym najlepszym z najlepszych, bo to oni tworzą elitę, jeśli chodzi o uczniów żelardowskich szkół. Dziękuję serdecznie rodzicom wyróżnionych dzisiaj dzieci, uczniów. Dziękuję również nauczycielom naszych szkół podstawowych i dyrektorom, paniom dyrektorkom tych placówek, bo tak się dobrze chyba składa, że dyrektorami naszych szkół podstawowych są panie. Życzę wszystkim absolwentom szkół podstawowych. Tutaj specjalnie dedykuję te słowa najlepszym z najlepszych. Aby szkoła średnia była tym dobrym kolejnym etapem w ich życiu. Bardzo lubię się uczyć, szczególnie języków i matematyki. A czy powiedzieć, czy jestem najlepszy? Nie uważam, że jestem najlepszy. Uważam, że jestem taki sam jak inni. I po prostu starałem się i osiągnąłem mój cel.
A to jaką trzeba mieć średnią, żeby znaleźć się tutaj dzisiaj w tym gronie? No tutaj trzeba mieć powyżej 5.00, czyli to jest powyżej czerwonego paska trochę. No tak. A ulubiony przedmiot jest taki? Ulubiony przedmiot to aktualnie angielski już od, no, strasznie po prostu lubię się uczyć języków i dodatkowo i w szkole i tak. A plany na przyszłość już są? Czy mam jakieś plany na przyszłość? No zawsze chciałbym zostać kimś prawnikiem, coś tak, coś takiego. Dzisiaj zostało wyróżnionych 36 uczniów z miejskich szkół. Są to wybitni absolwenci klas ósmych, którzy uzyskali wspaniałe wyniki, jeśli chodzi o egzaminy. Są nawet 100% egzaminy, ale wymagania były na 80% i wyższe, a także uzyskali świadectwa z wynikami 5 i wyższa ocena. 1 września uczniowie ponownie zasiedli w szkolnych ławach. Tego dnia telewizja żyrardowska z kamerą odwiedziła dwie placówki. Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego i Szkołę Podstawową nr 3. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Myślę, że tym razem bez pandemii, na to liczymy wszyscy tutaj. Tak, liczymy na to rzeczywiście, żeby ten rok był o wiele zdrowszy, szczęśliwszy dla wszystkich nas. Bo wiadomo, że ta pandemia dotknęła przede wszystkim rodziców, dzieci. Żeby ten rok był taki normalny, może tak nazwę to. I dzisiaj specjalnie tutaj też przybyłem jako proboszcz parafii świętego Cyryla Metodoga, aby pobłogosławić ten czas nauki, wiedzy, zdobywania wiedzy przez dzieci i Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego, no i tej trójki. Niech Bóg błogosławi z całego serca wszystkim, mówię całemu gronu pedagogicznemu, szczególnie właśnie paniom dyrektor, ale i nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i dzieciom. No tego im życzę w tym nowym roku. Tak jak na twarzach sporej części dzieci czy młodzieży, pewne zakłopotanie, taka trochę niepewność. Myślę, że takie uczucie towarzyszyło większości z nas, kiedy rozpoczynaliśmy naukę, czy to właśnie w szkole podstawowej, czy w szkole średniej. Ale to były godziny takiego zawahania, a potem sytuacja generalnie się bardzo odmieniała. Poznawaliśmy przyjaciół, kolegów, było już wesoło, było sympatycznie, przynajmniej na początku roku szkolnego. Jesteśmy aktualnie na terenie największej szkoły w Żyrardowie, szkoły nr 3. Ponad 1000 dzieci uczących się tutaj. To jest imponujące, ale i z drugiej strony bardzo trudne zadanie. Być może trzeba będzie w najbliższej przyszłości myśleć o rozbudowie istniejącego obiektu, a może budowie nowego, tak? Osiedle się rozrasta, przybywa nowych budynków mieszkalnych nam, a tym samym przecież młodych ludzi, dzieci. I o tym trzeba będzie myśleć. Jestem dumny, dlatego że byłem przed momentem w Liceum Ogólnokształcącym imieniem Stefana Żeromskiego, liceum z wyróżnieniem Srebrnej Tarczy przecież. Jest to naprawdę bardzo dobra szkoła. Nie tylko dlatego, że jestem jej absolwentem, ale to jest szkoła, która naprawdę trzyma bardzo wysoki poziom. Dlatego serdecznie gratuluję pani dyrektor Beacie Stawickiej tego kierunku, który już wiele lat temu obrała, że szkoła tak dynamicznie się rozwija, że szkoła utrzymuje ten poziom. A rok szkolny, no cóż, no, jak rok szkolny, zaczynamy. Życzę wszystkim, aby ten rok szkolny był prowadzony w formie stacjonarnej, żeby poziom nauki był bardzo wysoki, bo to jest tylko korzyść dla dzieci i młodzieży, które się w tych szkołach kształcą. A cóż, trzeba to potraktować na wesoło. Ja wiem, że skończyły się wakacje, że wracamy do szkoły, więc trochę może nastroje takie nie do końca jeszcze dzisiaj wesołe, ale jutro już będzie lepiej. A znam to osobiście z autopsji, tak jak każdy z nas. Życzę wysokich wyników w nauce, a wszystkim takiego zapału do tej wiedzy, która myślę jest przez wspaniałe grono pedagogiczne każdej żyrardowskiej szkoły naszym uczniom przekazywana.
Miejskie przedszkole nr 6 przy ulicy Księdza Brzuski w Żyrardowie już otwarte. Do dyspozycji maluchów oddano m.in. 8 komfortowych sal. Przedszkolaków 1 września w progach witał sam prezydent miasta. To jest pierwsze przedszkole po kilkudziesięciu latach wybudowane od podstaw jako nowe w Żyrardowie. No ale myślę, że największą radość sprawiamy tym naszym najmłodszym mieszkańcom, tym, którzy dzisiaj do tego przedszkola po raz pierwszy przyszli. Dużą radość, mam nadzieję, również sprawiamy rodzicom dzieci, że ich dzieci mogą przebywać w tak nowoczesnym, na miarę XXI wieku, to można śmiało powiedzieć, obiekcie. Jestem bardzo zadowolony, że ten budynek udało się wybudować i oddać do użytkowania dzisiaj, w dniu 1 września, kiedy zaczyna się rok szkolny. Wszystkim gratuluję i serdecznie pozdrawiam. 1 września w całej Polsce celebrowano rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nie inaczej było w Żyrardowie. Hołd polskim bohaterom oddali żyrardowscy kombatanci, przedstawiciele samorządu powiatu i miasta, służb mundurowych, związków zawodowych, partii politycznych, organizacji społecznych oraz miejskich jednostek i instytucji. Dzisiaj czcimy bohaterów wojny obronnej z września 1939 roku. Wydarzenie z jednej strony smutne, tak, bo 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, która pochłonęła tyle ofiar, ale to jest również miejsce i czas na to, aby pamiętać, że wojna to jest jedna wielka zła rzecz, jedno wielkie okrucieństwo i rodzi się to najpierw w duchu totalitaryzmu, ekspansji, agresji. I to są te złe cechy, które my, obecne pokolenie i następne pokolenia muszą bezwzględnie zwalczać. Żebyśmy nie mieli w przyszłości tak krwawych konfliktów zbrojnych, jak ten, który zaczął się w Polsce 1 września 1939 roku. Chwała bohaterom tamtego czasu, kiedy stanęli do nierównej przecież walki z okupantem hitlerowskim od 1 września, a od 17 września musieli również bronić granic wschodnich. Nie było szansy na wygranie tej wojny obronnej, kiedy agresor atakował z obydwu stron, na obydwu granicach i na zachodniej, i na wschodniej. Ale bohaterstwo żołnierzy września do dzisiaj zapisane jest w kartach historii. To jest właśnie ta prawda historyczna, że można przegrać bitwę, ale nie wojnę. Można przegrać bitwę, ale nie zostać zwyciężonym. Bo potem ta postawa procentowała, tak, z chwilą uzyskania niepodległości przez Polskę. I dzięki właśnie tej prawdzie historycznej miałem dzisiaj okazję powiedzieć, że naród polski to naród bohaterów, bo tak faktycznie jest. I dzisiejsza uroczystość na żardowskim cmentarzu napawa mnie ogromnym optymizmem, dlatego że tak wiele osób, które dzisiaj tutaj przyszło złożyć hołd bohaterom tamtych czasów, Wojsko Polskie z honorową kompanią, które niesamowicie podnosi rangę tego rodzaju uroczystości, mieszkańcy Żardowa, przedstawiciele spółek, zakładów pracy, szkół, służb mundurowych. Naprawdę, szanowni państwo, warto trzymać się tej prawdy historycznej i pamiętajmy o tym, czcząc zawsze 1 września bohaterów tamtych dni. 42. sesja Rady Miasta miała miejsce w Resursie 2 września. Rozpoczęła się ona pożegnaniem Jerzego Naziębły w związku ze złożeniem przez niego mandatu radnego Rady Miasta Żyrardowa i objęciem funkcji dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Ponadto na sesji powołano do życia Radę Seniorów. 30 lat pracy na rzecz samorządu. Trudno było zrezygnować? Oczywiście, że tak. To jest jednak połowa życia człowieka. W związku z tym łatwo nie było. Na pewno, przekornie mówiąc, pomógł trochę COVID. Jako, że ja traktuję pracę dla samorządu jako pracę na rzecz mieszkańców i poprzez różne zespoły ludzkie.
COVID troszeczkę nam utrudnił pracę. Mniej spotykaliśmy się z mieszkańcami, mniej pracowaliśmy w zespołach radnych. W związku z tym ta atmosfera się troszeczkę rozluźniła, to bardziej jakby wpłynęło na to, że łatwiej mi było podjąć tę decyzję. Ale oczywiście to jest ogrom czasu, to jest 30 lat, tak jak wspomniałem, połowa życia i to no, często oddany czas rodziny na rzecz samorządu. No niemniej jednak to czas, który daje ogromną satysfakcję, bo przez te 30 lat zmienił się bardzo wizerunek miasta. Myślę, że poprawiły się warunki życia i jest duża satysfakcja, jeśli uczestniczy się w takim procesie, jest się jakimś tam narzędziem, czy instrumentem, czy podmiotem tego procesu. No, na pewno jest satysfakcjonujące to, że uczestniczyło się w wielu wydarzeniach, że poznało się wielu wspaniałych ludzi, że można było dzięki tej pracy zdobyć też i duże doświadczenie. Także praca w samorządzie niewątpliwie satysfakcję daje, choć czasami oczywiście też jest łyżka dziegciu i bywają chwile no takie bardziej gorzkie, o tak bym może nazwał. Panie prezydencie, czy dzisiejsza uchwała na sesji Rady Miasta to jest taki pierwszy krok ku temu, żeby ta Rada Seniora powstała? Najważniejszy jest pierwszy krok. I rzeczywiście dzisiejsza uchwała umożliwia powołanie wprost tak Rady Seniorów w Żyrardowie. Ja bardzo liczę na współpracę z tym środowiskiem. Zresztą współpracujemy się z tym środowiskiem bardzo dobrze. Musimy dbać o tych ludzi, ale też również pamiętać o tym, że ci państwo, którzy wiele lat przepracowali w Żyrardowie, tworzyli to miasto, no, mają prawo do zabrania głosu w kwestiach ważnych dla miasta w sposób formalny i dlatego cieszę się, że dzisiaj Rada Miasta Żyrardowa podjęła tę uchwałę związaną właśnie z powołaniem Rady Seniorów w Żyrardowie. Zresztą to jest taka pierwsza uchwała dotycząca seniorów, natomiast już niebawem przedstawimy Szanownej Radzie Miasta Żyrardowa uchwałę dotyczącą powołania młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa, tak abyśmy mieli pełne spektrum, jeśli chodzi o kategorie wiekowe, używając języka sportowego, osób, które właśnie w ważnych rzeczach dla Żyrardowa chciałoby się wypowiadać formalnie. Księga, która łączy, to cykl wydarzeń, który miał miejsce w Żyrardowie w dniach od 2 do 5 września. Inauguracja nastąpiła w Kaplicy Ewangelickiej od wykładu pod tytułem Biblia w kulturze judeochrześcijańskiej, wygłoszonego przez Małgorzatę Platajs, długoletnią dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Temat dzisiejszego wykładu, mojego wykładu, to Biblia księgą, która łączy. Mówiłam głównie o ekumenicznym przekładzie Pisma Świętego. W tym przekładzie wzięło udział 11 kościołów chrześcijańskich. Było zaangażowanych ponad 70 osób bezpośrednio w projekt. No, prace trwały ponad 20 lat, ale jest to ogromne osiągnięcie polskiego chrześcijaństwa i myślę, że ona będzie też używana nie tylko w spotkaniach ekumenicznych, ale że trafi również do liturgii różnych kościołów. Oczywiście to jest bardzo różne, bo niektóre kościoły już ją używają w liturgii, a niektóre jeszcze no, mają swoje uznane liturgiczne przekłady i trudno jest robić rewolucję, ale mam nadzieję, że wejdzie ona również do takiego stałego życia kościelnego, ale też będzie pomocą dla tych, którzy chcą odkrywać Pismo Święte, bo jest to przekład w języku współczesnym. Jest on bardziej zrozumiały niż do tej pory znane przekłady na język polski. Proszę jeszcze szybciutko powiedzieć, to rzeczywiście jest księga, która łączy? Znaczy moim zdaniem tak, bo jeżeli spojrzymy na to, co jest zapisane w Biblii, na przykład, nie wiem, hymn o miłości, prawda? No wszyscy mamy, ja mówię o przeciętnych ludziach, mamy potrzebę miłości, potrzebę kochania, tak samo jak mamy potrzebę absolutu, potrzebę Boga, potrzebę życia duchowego. I myślę, że to jest tak samo 10 przykazań. Jeżeli przejrzymy 10 przykazań, to jest to właściwie taki, no, taka wskazówka, jak żyć. I oczywiście nie wchodzimy w interpretację, bo to jest coś, co potem no, powoduje dyskusję, ale patrząc na to tak czysto z punktu widzenia samego tekstu Biblii, no to łączy.
miłość Boga i miłość bliźniego, prawda? Co rozumiemy. Oczywiście różnie tych bliźnich kochamy. Poza tym też nie zawsze kochamy samych siebie, a to nie pozwala nam kochać bliźnich. Także myślę, że bardzo. Że jest to na pewno element łączący, zwłaszcza tam, gdzie chrześcijaństwo jest tak silne. Niestety nie zawsze jest to tak, że równolegle z dużym procentem ludzi należącym do kościoła chrześcijańskiego jest to porównywalne z równie wysokim czytelnictwem Biblii i znajomością Biblii, bo to już jest osobny temat. Do żyrardowskiego obszaru funkcjonalnego dołączyły kolejne gminy. Są to Belsk Duży, Błędów, Brochów, Iłów, Mogilnica, Młodzieszyn, Nowe Miasto nad Pilicą i Rybno. Uroczyste podpisanie stosownych umów odbyło się 3 września w Resursie. Bardzo ważny moment, bardzo ważna, ja bym powiedział, nawet uroczystość, bo do grona żyrardowskiego obszaru funkcjonalnego dołączyło kolejnych 8 gmin. Mamy w tej chwili już tych gmin 23, a więc wszystkie gminy żyrardowskiego obszaru funkcjonalnego. Przypomnę, że ten obszar składa się z 3 powiatów, żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego, już uczestniczą w pełni w żyrardowskim obszarze funkcjonalnym. Co to znaczy? To znaczy, że strategia rozwoju dla subregionu żyrardowskiego może już objąć wszystkie gminy z tego terenu, a więc wszystkie gminy w tej chwili będą już mogły, zgodnie z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, przygotować swoje najważniejsze projekty. Te projekty o oddziaływaniu ponadlokalnym. I myślę, że jest to początek bardzo dobrej współpracy z wszystkimi gminami subregionu żyrardowskiego w zakresie absorpcji, pozyskania środków europejskich już w nowej perspektywie właśnie Unii Europejskiej. Jest to dla nas ważne jako włodarzy tych gmin, dlatego że nie tylko w przypadku Żardowa, ale sądzę, że w większości tych gmin subregionu żardowskiego rozwój w zakresie inwestycji gwarantują właśnie przede wszystkim środki europejskie oraz te programy, które w tej chwili oferuje nam rząd, czyli te programy krajowe. Generalnie chodzi tutaj o jak największe pozyskanie środków zewnętrznych do naszych budżetów, abyśmy mogli zgodnie z życzeniem mieszkańców te nasze gminy rozwijać. Narodowe czytanie odbyło się 3 września. W tym roku prezentowano moralność pani Dulskiej. W Żyrardowie sztukę Gabrieli Zapolskiej czytano w Centrum Kultury. Przekaz wynikający z literatury, polskiej literatury, jest istotny na tyle, aby korzystać z każdej możliwości w tym zakresie. Jeżeli mamy w dniu dzisiejszym narodowe czytanie akurat dramatu Gabrieli Zapolskiej, Moralność pani Dulskiej, ja chętnie biorę udział w tym wydarzeniu, właśnie korzystając z tej możliwości, aby przekazać te wartości, które wynikają w tym przypadku z dramatu scenicznego, nie tylko widzom obecnym dzisiaj akurat w Centrum Kultury, ale wszystkim, którzy tym wydarzeniem się interesują. Tutaj dzisiaj mieliśmy do czynienia z dramatem, więc myślę, że to, co zawiera dramat Gabrieli Zapolskiej, po pierwsze jest zawsze aktualne. I myślę, że każdy z nas trochę tego kołtuna ma w sobie. Może to nie jest do końca zła rzecz, ale powinniśmy też czasami się zastanowić nad tym, jacy jesteśmy, jak postępujemy. I czy rzeczywiście żyjemy w zgodzie z moralnością? Z drugiej strony pytanie, no cóż to jest moralność, tak? Czy to jest tylko zbiór pewnych norm obowiązujących w określonej grupie ludzi? Czy to jest po prostu mój sposób na życie? 4 września w Żyrardowie pożegnano lato. Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aqua swoje stoiska i umiejętności prezentowały kluby sportowe. Nie zabrakło animacji dla dzieci ani koncertów. Dla Żyrardowian wystąpili Saszan, Góral, Mario, Biernaski oraz Nowika. Loving you the hardest thing to do, so I keep to myself.
myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness. Yeah. Now we're starting to talk less, killing all the progress. Really hard to process. You treat me like an object. Teraz występ Saszan, dedykowany typowo młodym ludziom. Ale to nie koniec jeszcze dzisiejszej imprezy, bo kończymy występem najlepszych na świecie DJ-ów. Live sety DJ-ów. I to jest to, co dedykuję dzisiaj właśnie ludziom młodym, młodzieży. Wcześniej były występy dla dzieciaków, bo takie jest zapotrzebowanie. Staram się dbać o każdą grupę społeczną w naszym mieście. Więc są potańcówki dla seniorów, ale dzisiaj jest impreza dedykowana ludziom młodym. Cieszę się, że taka liczna grupa młodych ludzi, żardowian, tutaj przybyła. Nie usłyszeliśmy między innymi Serum, to jest twoja najnowsza piosenka. Cytuję, odpowiedź na męskie intrygi. Jak to? No, zdarzył się taki jeden w moim życiu, który miał swoją dziewczynę w Krakowie, a ja byłam jego dziewczyną w Warszawie. Nie wiedziałyśmy o sobie i to trwało bardzo długo, naprawdę bardzo długo się ukrywał. I to nie jest jedynie moja historia, bo w momencie, gdy napisałam ten tekst, pokazałam moim przyjaciółkom, gdzieś tam dalszym koleżankom, okazało się, że wszystkie mają jakieś te wspólne historie na ten temat, więc sporo jest tych facetów, którzy są nie w porządku i to właśnie o nich jest, żeby dziewczyny poczuły się troszeczkę lepiej, że teraz ja na ciebie mogę patrzeć z góry i teraz to ty jesteś niżej, no bo umówmy się, takie zachowania są troszeczkę dla kobiety poniżające, więc chciałam dać im trochę energii. Take my love, don't waste it. Even though I don't mind waiting. Latest my mind racing. What else I have to do, girl, to praise me. All in with you. All in with you. No pewnie za każdym razem granie jest inne i ma to znaczenie, gdzie gram. Dzisiaj mi się tu super grało i bardzo przyjemnie i byłem zadowolony w ogóle z tego, że tu jestem w sensie. Lat temu małymi kroczkami dam tempo, nie wiem, zaczęliśmy grać tak naprawdę. Jest grono fajnych DJ-ów w Polsce, którzy od kilku lat promują ten gatunek. Na tle innych rodzajów, innych nurtów muzyki elektronicznej, tu powiedziałeś elektro, ale powiedzmy szeroko rozumianej muzyki elektronicznej na pewno nie jest tak bardzo popularna, nie jest tak bardzo spotykana, chociażby ze względu na to, że jest jednak trochę spokojniejsza, wolniejsza i o wiele lepiej sprawdza się w klimatach południowych, wakacyjnych. Ale też są imprezy stricte dedykowane w Polsce Down Tempo i świetnie, całą noc się przy takiej muzyce bawimy. I pomimo tego, że jest o wiele wolniejsza, jest tak przestrzenna, ma tyle różnych inspiracji, bo muzyka Down Tempo to też jest bardzo ogromne pojęcie. Może być Down Tempo orientalne, może być Down Tempo, które jest budowane na gruncie techno, melodycznego techno i tak dalej, i tak dalej. Pewnie nie o to chodzi w tej dyskusji. Więc podsumowując, ja zawsze przegaduję, za dużo gadam. Mógłbym powiedzieć, że od kilku lat jest coraz popularniejszy gatunek, natomiast też pewnie nie przebije się do mainstreamu nigdy, tak jak i generalnie w Polsce muzyka elektroniczna, ale na większości festiwali już od 2-3 lat zawsze jest scena downtempowa, zawsze są DJ-e, czy to polscy, czy to zagraniczni, czy artyści, producenci. I to mnie bardzo cieszy, bo ja po w sumie prawie 20 latach zajmowania się DJ-ką mniej lub bardziej regularnie, ale pewnie od ostatnich, nie wiem, kilkunastu w miarę regularnie, weekendowo, no obserwuję właśnie, że downtempo jest coraz bardziej popularne i to mnie też cieszy. Pierwsza wizyta w Żyrardowie, bo miałam okazję już dwa razy zagrać tutaj kiedyś w klubie razem z Mario, który dzisiaj też z nami tutaj gra.
i super wspominam te występy. To jest jednak bardzo blisko Warszawy i to jest bardzo urokliwe miasto, bardzo lubię, bardzo mi się tutaj podoba, więc nie jest to dla mnie jakaś egzotyczna wyprawa, raczej czuję się tutaj dobrze, a myślę, że zawsze najważniejsi są ludzie i naprawdę nie ma znaczenia wielkość miejsca. Ja bardzo dużo gram poza Warszawą, wręcz w Warszawie gram mniej chyba niż poza Warszawą, więc jestem przyzwyczajona do takich przygód, można powiedzieć, bo to jest zawsze eksplorowanie jakiegoś nowego miejsca. A jestem ciekawa, czy jako wokalistka bądź jako DJ odczuwasz tremę jeszcze na przykład, gdy wychodzisz na scenę? Czy jako wokalistka? Zawsze odczuwam jakąś tam tremę, ale ona jest najczęściej związana z kwestiami technicznymi. Jeżeli czuję komfort na scenie, dobrze się słyszę, jest dobry dźwięk, to ta trema natychmiast odchodzi. Natomiast zanim wejdziemy na scenę, jest zawsze ten niepokój, że coś może nie będzie. I w ogóle jestem znana z czarnowictwa, dlatego ja zawsze wymyślam sobie wszystkie najgorsze scenariusze, że coś nie będzie działało, coś się nie odpali i wtedy jest problem. Natomiast jeżeli wszystko działa, to pozostaje tylko energia wewnątrz mnie. Na bezpłatne badania m.in. ciśnienia krwi, poziomu cukru, trójglicerydów i cholesterolu we krwi mogły liczyć osoby, które 4 września pojawiły się na prozdrowotnym wydarzeniu Czas dla Serca. Wykonano je w Parku Seniora. Nie zabrakło porad dotyczących zdrowia, jak też z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. No dzisiaj przede wszystkim przeżywamy wielką radość, bo po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wróciliśmy do fantastycznego i jakże potrzebnego, okazuje się po frekwencji, pikniku Czas dla Serca. Prezydent miasta Żardowa Lucjan Krzysztof Szanowski już od tygodnia zapraszał wszystkich mieszkańców, ale w szczególności seniorów, dlatego ten piknik odbywa się w Parku Seniorów, do przebadania się i do wykonania takich podstawowych sygnalnych badań przesiewowych, które mogłyby wskazywać, że coś z naszym sercem czy z naszym zdrowiem jest nie tak. Dlatego już od samego rana wykonujemy badania trójglicerydy, cukier, pomiar ciśnienia czy cholesterol, czyli te podstawowe badania, które już nam mogą powiedzieć, czy coś niepokojącego dzieje się w naszym organizmie. Oprócz tego, że wykonujemy te badania w sposób jakże profesjonalny, także swoje stoisko ma wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe, które pokazuje i ma pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale także jest z nami fundacja charytatywna, która pokazuje swoją działalność statutową, także wspiera dzieci potrzebujące. Cieszymy się z dużej frekwencji i jesteśmy przekonani, że za rok także się spotkamy i także będziemy mogli mieszkańcom wykonywać te badania. Za nami żyrardowskie obchody upamiętniające 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powołania do życia NSZZ Solidarność. Na uroczystości, która miała miejsce przy pomniku Droga Polski ku Wolnym Narodom, pojawili się przedstawiciele służb mundurowych, organizacji społecznych, partii politycznych, instytucji, a także młodzież z miejskich placówek oświatowych. Zawsze mi się tamten okres kojarzy z piosenką grupy Scorpions, Wind of Change. Ona powstała później oczywiście niż podpisano porozumienia sierpniowe w Gdańsku przez Lecha Wałęsę. Natomiast zawsze mi się ten utwór kojarzy z tymi wydarzeniami. Potem, kiedy w Gdańsku, bodajże na 30-lecie podpisania porozumień sierpniowych, wystąpił na żywo zespół Scorpions, kiedy symboliczne kostki domina, jak mur berliński, się przewracały. To jest właśnie to podkreślenie, że to Solidarność w roku 1980 roku zapoczęła te zmiany. Dzięki temu te zmiany weszły w życie
I te zmiany spowodowały, że odzyskaliśmy w końcu, jako Polacy, niepodległość. Było tutaj w Żardowie już czuć ten zapach wolności, ten wiatr zmian. Wind of Change docierał tutaj również do Żardowa. Był trochę taki też niepokój, co będzie dalej, ale zakończyło się to przecież podpisaniem porozumień sierpniowych. Była, pamiętam też, jeśli chodzi o moich rodziców, widziałem to taka spora ulga, że jednak osiągnięto wtedy to porozumienie. No taki czas bardzo barwny, bo to zaczynały się już w praktyce lata kolorowe, wspaniałe lata 80., a więc lata tej mojej najpiękniejszej młodości, tak? Związane z pójściem potem do szkoły już średniej. To takie moje osobiste wspomnienia. Tamte czasy wspominam, jakby to można tak określić, wielka radość, że przyszedł czas, żeśmy obalili komunistów, komunizm, że władza podporządkowała się pewnym założeniom, związkowcom, którzy chcieli po prostu poprawić sytuację Polski. Szczególnie sytuację, nie może nie związek, ale społeczeństwo, lud. To było, bo gospodarka waliła się, można tak nieładnie, niegrzecznie powiedzieć przykładowo. W związku z tym uważaliśmy, że może dojść w ogóle do tragedii państwa polskiego. Młodzież musi po prostu wiedzieć, że Polska zawsze jest Polską. To, co Janek Pietrzak zawsze śpiewa przykładowo. I to dlatego chciałem na koniec również to zadedykować młodzieży i z tego się bardzo cieszę. Pierwszy raz chyba, jeżeli zapamiętam, od tylu lat była młodzież z tego miasta. Liceum, technikum, moje technikum, absolwentem, szkoła numer 6, szkoły podstawowe. W związku z tym była młodzież i z tego naprawdę miałem ciarki, jak mówiłem o tym, to co ksiądz proboszcz również wspominał. Zawsze mnie mówił, panie przewodniczący, ale chciałbym, żeby było dużo młodzieży. Salos Cup w wydaniu plażowym zwieńczył wakacje. Ponad 100 uczestników sportowo rywalizowało nad Żardowskim Zalewem 5 września. Kończymy sezon, tak naprawdę ostatni cykl turniej z cyklu Salos Cup. Piłka nożna plażowa, siatkówka plażowa oraz tenis stołowy w wydaniu tym outdoor. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, to dzięki ładnej pogodzie na pewno zaskoczyła nas ta frekwencja, gdyż 10 par do piłki siatkowej plażowej się zgłosiło z różnych miast. Kierniewice, Radomsko, Żyrardów, Mszczonów. Tak więc frekwencja jest dosyć wysoka i poziom sportowy też jest wysoki. Natomiast piłka nożna, rywalizowało 7 zespołów, ponad 80 zawodników. Wyłoniliśmy 3 najlepsze drużyny po bardzo zaciętej rywalizacji, gdyż 3 pierwsze zespoły miały po 14 punktów i liczył się tak naprawdę bilans małych bramek. Tak więc cieszy nas, że dzięki ładnej pogodzie tak wielu mieszkańców przybyło do nas. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, dzisiaj w studiu telewizji Żerardowskiej goszczę dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Żerardowie oczywiście, panią Beatę Stawicką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. A będziemy rozmawiać, myślę, o bardzo miłej uroczystości, chociaż właściwie o całym cyklu wypadałoby powiedzieć, bo stulecie Czerwoniaka w tym roku i świętujecie właściwie cały rok, to nie jest nasza pierwsza rozmowa, to może przypomnijmy troszeczkę, co w ramach tych obchodów już się odbyło. Tak, rzeczywiście świętujemy stulecie, można powiedzieć już trzeci rok szkolny, bo rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2019/2020.
W styczniu były to pierwsze, jakby pierwsze spotkanie pod tytułem Żeromskie reaktywacja 2020. Był to panel dyskusyjny. Następnie nie będę przybliżała tego, bo o tym opowiadaliśmy już wcześniej na poprzedniej rozmowie. Następnym elementem zaplanowanym, który udało się w 2020 roku zrobić, to był monodram naszego absolwenta Mirosława Wasiewicza, no i naszego nauczyciela oczywiście, chociaż teraz już nie pracującego. To było w lutym, no i później, jak Państwo pamiętacie, od 12 marca pandemia, przeszliśmy na nauczanie zdalne i praktycznie nie wróciliśmy do szkoły do końca roku szkolnego. Rozpoczęliśmy rok szkolny 2020-2021 z taką myślą, że realizujemy kolejne wydarzenia w ramach stulecia, bo te wydarzenia miały jakby trwać cały rok 2020. I pierwsze wydarzenie było planowane na październik, drugie było na koniec października, drugie było na koniec listopada. No niestety nie udało się tego zrealizować. I znowu od połowy października pracowaliśmy tylko stacjonarnie we wrześniu, bodajże do 15 października, a następnie znowu zdalnie. Na ten rok szkolny 2020-2021 planowaliśmy właściwie cztery wydarzenia, bo tak naprawdę było sześć przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok. W roku szkolnym 2020-2021 były planowane kolejne wydarzenia. Udało się w marcu 2021 roku właściwie połowicznie udało się zrealizować spotkanie z naszym absolwentem, człowiekiem teatru, Jarosławem Gajewskim. Dlaczego mówię połowicznie? Bo planowaliśmy to spotkanie w trybie stacjonarnym, tutaj w resursie. Natomiast niestety to cały czas pandemia spowodowała, że nie zrezygnowaliśmy już z realizacji tego wydarzenia i zrobiliśmy go dzięki współpracy Telewizji Żyrardowskiej online. Później, podsumowując to spotkanie, stwierdziliśmy, że może dobrze, że tak się stało, dlatego że w tym spotkaniu tu w resursie mogłyby uczestniczyć około 100-150 osób, a tak mieliśmy oglądalność około 2000 osób, także mieszkańcy Żyrardowa, którzy no, nie zmieściliby się w resursie, mogli to spotkanie obejrzeć. Następne wydarzenie, które też się odbyło, kiedy mieliśmy naukę zdalną, to było posadzenie na terenie naszej szkoły trzech serbskich świerków, które symbolizują no, trzy dekady już, podczas których jesteśmy tutaj na terenie nowego budynku szkoły, bo przeprowadziliśmy się tutaj do tego budynku w roku 1996. I tak naprawdę w 2021 roku obchodzimy teraz 25-lecie właśnie prowadzenia zajęć z młodzieżą właśnie na Janiny Kacperskiej 6A. I kolejne dwa wydarzenia, które miały się odbyć właśnie w tym roku 2020-2021, to miał być piknik jubileuszowy, który był planowany na 6 czerwca 2021 roku. Ale jak Państwo wiecie, zdalnie pracowaliśmy do końca maja. 1 czerwca wróciliśmy do pracy stacjonarnej, a jest to bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ bardzo dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby dobrze przygotować to wydarzenie. Zdecydowaliśmy, że nie uda nam się tego 6 czerwca, tego pikniku przeprowadzić. No i w związku z tym znowu przesunęło się to na kolejny rok szkolny, czyli trzeci, 2021-2022. No i właśnie w tym miejscu chciałabym Państwa wszystkich mieszkańców, naszych absolwentów, naszych przyjaciół szkoły zaprosić na 11 września. To jest następna sobota, na
na spotkanie z naszą młodzieżą, z naszymi nauczycielami i na uczestnictwo w wielu atrakcjach w tym dniu. No właśnie, bo to jest ten piknik jubileuszowy, pięknie to nazwaliście. I ja, gdy spojrzałam w program, no to mówię tak, i dla sportowców coś, bo będzie i bieg, i będziecie zwiedzać szkołę, pokazywać ją, tak? Prezentacja osiągnięć placówki i jeszcze koncert gwiazdy, więc naprawdę myślę, nie dziwię się po pierwsze, że to cały dzień trwa, tak? A po drugie myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, no bo wiadomo, niekoniecznie może ktoś będzie chciał być od rana do wieczora, tak? Tak, tak, dokładnie. Co prawda może ta nazwa, ten piknik nie bardzo odpowiada terminowi 11 września, ale proszę nam wybaczyć, to miało być 6 czerwca, kiedy no, miała być piękna pogoda, środek lata, prawda? Więc no ale trudno, już ta nazwa została, mam nadzieję, że tak jak pani tutaj mówi, w plenerze też wiele rzeczy się będzie działo, więc jakby ta nazwa już niech zostanie jako piknik jubileuszowy. Tak. Bieg ten okolicznościowy z okazji stulecia istnienia naszego liceum, sam pomysł wyszedł od młodzieży. Będzie to bieg, który rozpocznie się z miejsca, gdzie znajdowała się stara siedziba naszego liceum, czyli na ulicy Sienkiewicza 20, już w tej chwili tego numeru nie ma, ale startujemy z tego boiska właśnie od strony ulicy Sienkiewicza o godzinie 9, o 8.30, dobrze, spotykamy się właśnie na boisku za sądem rejonowym. A przepraszam, a zgłoszenie już macie? Czy można po prostu w dniu startu się zgłaszać? To znaczy tak, w tej chwili już na naszej stronie szkolnej jest podany numer telefonu, gdzie można zgłaszać swój akces i chcielibyśmy, żebyście państwo jakby zgłaszali się do tego biegu, bo ilość miejsc jest ograniczona. Wiekowo ograniczona jest również, czy nie? Nie jest wiekowo ograniczona. Jeśli chce rodzic pobiegnąć z małym dzieckiem, owszem, może. Trzeba będzie wypełnić taką deklarację uczestnika. Jeśli to jest osoba niepełnoletnia, no to musi to zrobić rodzic, a osoba pełnoletnia oczywiście sama takie zgłoszenie wypełnia. Chcemy, żebyście państwo zgłaszali się do nas, szczególnie absolwenci czy przyjaciele liceum wcześniej, żebyśmy wiedzieli, jakie jest zainteresowanie. Powiem tak, mamy przygotowanych 100 okolicznościowych koszulek, w których ten bieg uczestnicy odbędą. I zależy nam na tym, żebyśmy wiedzieli, jakie jest zainteresowanie. Rozpoczynamy, tak jak powiedziałam, biegiem o godzinie 9, ulicami od Sienkiewicza poprzez POW, Bohaterów Warszawy, Środkową, Fieldorfa Nila i w Janiny Kacperskiej i kończymy metą na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 3. Także biegniemy przez całe miasto w sobotę, kiedy jest rynek niedaleko. Mam nadzieję, że osoby, które jakby znajdą się w tym czasie w tamtych okolicach, będzie to dla nich ciekawostka, będzie to dla nich jakieś takie nowe wydarzenie. A my chcemy się pokazać, że jesteśmy społecznością, że nie mamy się czego wstydzić. Mamy świetnych sportowców, świetnych uczniów, którzy osiągają wspaniałe wyniki sportowe i ten bieg, przypuszczam, że ten pomysł właśnie dlatego się zrodził. A kadra nauczycielska też będzie, więc? W tej chwili jeszcze nie wiem, ale przypuszczam, że tak. Chciałabym zaprosić jeszcze szczególne osoby do tego biegu, ale na razie niech to będzie tajemnicą. Dobrze. Dobrze? Dobrze, pani dyrektor, no to już jak dobiegniecie, to co dalej? Dobiegniemy. Oczywiście tutaj chciałabym przede wszystkim też prosić te osoby, które będą uczestniczyły w biegu. On będzie oczywiście odpowiednio zabezpieczony, tak? Więc staramy się tutaj jakby no poradzić sobie z tymi wszystkimi wymogami formalnymi, ale prośba moja jest taka, że to nie jest bieg, który ważny jest, kto wpadnie pierwszy na metę. Wszyscy dostaną okolicznościowe medale, także nie będzie tutaj ani pierwszego, drugiego, ani trzeciego miejsca, po prostu chodzi o to, żeby zaakcentować te nasze obchody. Tak, jak już te osoby przybiegną na metę, to rozpoczynamy, zapraszamy w mury naszej szkoły, tam
będziemy chwalić się wszystkimi naszymi sukcesami, czy to sportowymi, czy artystycznymi, czy z punktu takiego naukowego. Będziemy pokazywać naszą młodzież, jak realizuje projekty międzynarodowe. Będziemy też w jednej sali będziemy mieli ekspozycję, znaczy wystawę poświęconą naszemu patronowi Stefanowi Żeromskiemu, wypożyczoną z Muzeum Literatury w Warszawie, także ona już w tej chwili jest przywieziona i już w tej chwili się instaluje. Będzie przepiękna wystawa wspomnieniowa ze starymi kronikami, zdjęciami, przygotowana przez panie pracujące w bibliotece. No i całe grono pedagogiczne, które będzie zaangażowane w przygotowania sal na tyle atrakcyjnie, żeby pokazać, co też w tej chwili się w naszej szkole dzieje. Żeby pokazać, tak jak powiedziałam już, te sukcesy uczniów, ale też i ciężką pracę mojej wspaniałej kadry. Pani dyrektor, i ja wiem, że będzie gwiazda również tego dnia u Was. Zdradzimy, kto to? Tak, oczywiście, bo jakby te wszystkie wydarzenia, które będą na terenie szkoły, one oczywiście no, jakby takie kulminacje będą miały między godziną 10 a godziną 15, tak? Tutaj zapraszamy wszystkich mieszkańców, żeby nas odwiedzili, nawet uczniów szkół podstawowych, którzy może w przyszłym roku będą chcieli wybrać naszą szkołę. To jest pewnie też pewien rodzaj promocji, więc zapraszamy, żeby zobaczyć, jakie mamy warunki. A na boisku Szkoły Podstawowej nr 3, bo o tym nie powiedzieliśmy, będzie funkcjonowała estrada, gdzie od godziny 15 odbędą się występy. Występy różnych artystów, również naszych absolwentów, naszych uczniów, ale tak jak pani wspomniała, dzięki tutaj panu prezydentowi Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu będziemy mieli gwiazdę, będzie to Kasia Cerekwicka, także zapraszam wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w tej wydarzowej, tej uczcie, powiedziałabym, muzycznej. Ale również będą też grupy taneczne ze Spanioli. Także zapraszam gorąco. Będzie się działo. Będzie się działo. Proszę mi powiedzieć na koniec jeszcze, czemu ta szkoła jest wyjątkowa według pani dyrektor? Szkoły tworzy wiele elementów, znaczy wiele osób, wiele grup, które powodują, że ta szkoła jest tak fantastyczna. Po pierwsze tradycja, 100 lat. Staramy się nie zaprzepaścić tego, co przed nami wypracowali uczniowie, nauczyciele. Jak szkoła jest na dobrym poziomie, ma fantastyczną kadrę, dobrze wyedukowaną, z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, która cały czas się dokształca, to przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć, którzy chcą później swoje dalsze lata życia spędzić tak, żeby posiadać, jeszcze posiąść wiedzę, tak? Czyli nie kończą edukację na szkole średniej, tylko wiążą swoją przyszłość później ze studiami, no i później z pracą, tak? Wymarzoną oczywiście pracą. I tutaj u nas w tej szkole mogą to otrzymać. Wspaniałą, dobrze wyedukowani ludzie, wspaniali przygotowani uczniowie, ale oprócz tej nauki, która jest bardzo ważna, bo wiadomo, że młody człowiek patrzy pod tym kątem, mamy jeszcze dodatkowe rzeczy, dodatkowe elementy, które tą młodzież do nas przyciągają. Na rozpoczęciu roku szkolnego o tym mówiłam pierwszoklasistom, przekazywałam informacje, w jakich różnych elementach mogą na terenie naszej szkoły uczestniczyć. Może powiem przede wszystkim o projekcie unijnym Erasmus+. To jest projekt europejski, to jest siódmy projekt już, który realizujemy i wszystkie te projekty do tej pory, jak i ten, jesteśmy koordynatorem tego projektu. Pod tytułem Przyszłość należy do seniorów. I tutaj no, wymienię państwa, z którymi będziemy współpracowali, czyli nasi uczniowie będą wyjeżdżać na spotkania robocze
i będą no, nawiązywać przyjaźni z uczniami z Gujany francuskiej, z Azorów, Niderlandów, Finlandii. Także wydaje mi się, że są to na tyle atrakcyjne miejsca, że i pierwszaki, i nasi uczniowie, którzy w tej chwili są w klasach drugich i trzecich, zaangażują się w to przedsięwzięcie. To są... Tak, ja się zapisuję już do was. Zapraszam. To jest projekt UINNY, w tej chwili jeden realizowany. Przygotowujemy projekt unijny na kolejny rok szkolny 2022-2023, który będzie polegał na skierowaniu takich zajęć dodatkowych dla uczniów, które pozwolą im rozwijać ich zainteresowania. No i łącznie tutaj też planujemy jeszcze rozwój naszej bazy multimedialnej właśnie za pomocą tych środków, które w tym projekcie będą się znajdowały. Co jeszcze? W naszej szkole działa zespół muzyczny Derec, działa teatr Szafa na Rozdrożu. Uczniowie nasi mogą wyjeżdżać podczas wakacji, zwiedzać Europę, bo organizujemy takie wyjazdy wakacyjne. W czasie ferii mogą uczyć się jeździć na snowboardzie, na nartach, a pod koniec czerwca realizujemy taką letnią szkołę pod żaglami, gdzie można też zdobyć patent żeglarski. Także no oprócz tego, oprócz tych elementów, które wymieniłam, mamy bardzo bogate wydarzenia, bogaty kalendarz wydarzeń w ciągu roku, począwszy od Dnia Nauczyciela, poprzez Boże Narodzenie, później Dzień Sportu, czyli ten Dzień Dziecka, który zawsze mamy, jeszcze mamy Jarmark Bożonarodzeniowy. Także tych wydarzeń jest bardzo dużo i każdy uczeń może znaleźć swoje miejsce. Czyli można powiedzieć, czerwoniak dla każdego coś dobrego. Jak najbardziej.